Adam. Co? Mam świetny pomysł. Dobra. A wiesz jaki? No. Że zrobimy poradnik, jak się ścigać na rowerze najlepiej. Good. Dobra. Tuxtelix. Nie, ja. Cześć, tutaj Daxelix TV i witam was wszystkich. Bardzo serdecznie w nietypowym odcinku będzie poradnik. Ale na razie chodźcie za mną, chodźcie. Adam, chodź. Tak, tu światełko zapalimy. Patrzcie. Dom. Bez pewnego przedłużania idziemy. Dobra, mimo że się pewnie doczekać. Ty nie jedziesz na hulajnodze, Adam. No. Nie na dużą. Patrzcie. Żeby najlepiej podjechać do mety, najlepiej się taką zakłócić szybko. Potem stajecie na metę. Stacie, nie na mecie oczywiście. I przygotowujecie sobie gdzieś dotąd pedał, nie? Potem jedziesz prosto dookoła bloku i wracasz tutaj. Adam, poproszę kamerkę. Daj. Dzięki. I jedziemy. A ty zostań tu, Adam, bo zaraz będziesz i tak potrzebny. Albo Adam, ty czekaj tam, o, na placu. Twoim. No. Dobra, jedziemy. Tutaj piękny samochód. Ej, pamiętasz, Adam, jak ja z tamtym telefonem jeździłem na rowerze i nagrywałem? Pamiętasz? Chyba nie pamiętasz, bo się nie odzywasz. Ogólnie to jest dużo krawężników, na których można się wywalić. Dobra, ale jedziemy. Ty na placu tam czekaj! Tak! Dobra, jedziemy do Adama. Jedziemy do Adama. O, tędy pojedziemy. Jedziemy. Walimy do Adasia. O, jest. Tu jest Adam. No, cześć. Masz, Adam, kamerkę? Mhm. Masz? Nagrywaj. Ale mam jeździć? Nie. Dobra. Nagrywaj mnie. Ale następną rzeczą, żeby ścigać się najlepiej jest. Najlepiej się rozpalić na stojąco, nie? Potem wszystko wypada. Jedziesz na metę. To wszystko na razie, cześć. Dobra, no wyłączaj.